Jager, było wszystko w porządku. W czerwonej kasku Jager, w żółtym Kevin Pfeiffer wygrał ten start. No i zobaczył, co się stało. No tutaj go podniosło, ależ no. Naprawdę dużo szczęścia, ale jaki tutaj błąd popełnił. No doskonały ten start, no i no, wyjechał mu motocykl. Ależ no naprawdę zawodnicy mieli mnóstwo szczęścia, bo ten motocykl znalazł się w idealnym miejscu na torze, w idealnym czasie. Wykluczono oczywiście Kevin Pfeiffer, ale dla nas ważniejsze jest to, co się dzieje z Andreasem Liegerem. Na torze cały czas jest opatrywany w tej chwili zawodnik Polonii. Powoli się podnosi, to jest najważniejsze. Tak, się mogło stać, bo całe szczęście, że nie doszło do żadnego kontaktu z motocyklem Pfeiffera. A już widział tutaj, ale zobacz, jak się fajnie zachował też Liager. On widział, że ten motocykl leci, jak zamknął manetkę gazu, żeby to spowolnić. No tak się zastanawiam też, czy jeszcze Pfeiffer miał taką możliwość, chociaż on był...